Polska polityka dzisiaj wymaga wielkiej odnowy. Wielkiej odnowy. Zaczynając od tego, że tej polityce trzeba przywrócić jej kluczową treść. Poczucie służby i pokory. Tych, którzy mają wielką odwagę na swoich ulotkach wyborczych, sztandarach wyborczych, kierować wielkie hasło, a później uciekają przed małą odpowiedzialnością. A cóż dopiero mówić o dużej odpowiedzialności? Na Ziemi Świętokrzyskiej w sposób szczególny. Bo dała nam Świętokrzyska Ziemia przykład, jak zwyciężać mamy. Dał nam Adam Jarubas przykład, w jaki sposób budować przywództwo. Znaczy tyle od kolegi wicewojewody, od kolegi prezesa, że stworzą taki tandem, który rozda odpowiednie roboty i popędzi nas wszystkich do roboty. A jeszcze wymusi na centrali, żeby zajęła się wreszcie takimi województwami jak wasze. Bo to, że nie ma tu posła... Nie jest tylko słabością waszą. Bartek trochę ironicznie, patrząc na tą kamerę, mówił o taśmach Piechocińskiego. Ja powiem Bartku tak. A nie boli cię to, że w taśmach Serafina pojawiło się stronnictwo, którego my nie chcemy, do którego nie przystępowaliśmy? Tyle pracy, ile wkładu. Tyle awansu, ile pracy. Nie może być tak w stronnictwie, że są dwie kategorie ludzi. Tych, którzy zawsze sieją i orzą, nie zawsze zbierają. I tych, którzy nie sieją i nie orzą, a zbierają. Informuję koleżanki i kolegów. A jestem przekonany, że moja oferta wygra na to. Nie może być tak, że najlepsza organizacja w kraju, która potwierdziła to świetnym wynikiem, ma to wykręte ścieżki awansu do Warszawy. Wykończymy Zgłoszę Józefa Zycha na honorowego prezesa Polskiego Stronnictwa Ludowego za to, że jest najlepszym, najwybitniejszym parlamentarzystą tego dwudziestolecia. Bo nie tylko, bo czas najwyższy. Bo czas najwyższy. Ale jednocześnie powinien powstać trzeci ośrodek decydujący o przyszłości Polskiego Stronnictwa Ludowego na przyszłość. Ośrodek polityczny z nowym prezesem, który nie jest uwikłany w sprawowanie władzy i funkcji. Który ruszy w Polskę i odbuduje aktywność Polskiego Stronnictwa Ludowego i przygotuje stronnictwo na wyzwania roku 2013, 2014, 2015. I to jest oferta, którą kieruje także to, wszystkim samorządowym. Ja właśnie w sobotę i niedzielę, bo od 20 kilku lat bardziej ożeniłem się z PSL-em i z waszą żoną i ona to wypomina. I Halinka, serdecznie tu ze Szczecina cię pozdrawiam, że ze mną wytrzymujesz. Nie powtarzajcie jej tego, bo jeszcze przypadnie sobie bardzo szczególnie w moich gminach i powiatach, mocny korpus w województwie i mała głowa. Nie. Ja chcę mocnej, potężnej, rozumnej głowy na czele bardzo silnego organizmu. Wszystkiego dobrego.